Hejka, witam was bardzo serdecznie w nowym filmiku na tym kanale. A w dzisiejszym filmiku zrobię coś naprawdę niesamowitego, ponieważ pokażę wam buga, jak dostać się na wszystkie zablokowane tereny. Czyli po prostu nową wersję buga, dzięki któremu po prostu będziemy mogli zwiedzać różne zablokowane tereny. Ale zanim przejdziemy do tego filmu, chciałbym bardzo serdecznie podziękować najnowszym 5 subskrybentom, którzy zostawili subskrypcję na tym kanale: Koniara, Quater, Lena, Bishara, Spider, Thunder oraz Emilia Dubicka-Miksza. Jeśli ten filmik ci się spodobał, to byłoby mi naprawdę bardzo milutko, jakby zostawił subskrypcję na tym kanale. Pozdrowienie dla wspierających, którymi są Aiklia, Pablo Escobar, Roea, Laura Gumińska, Wejsu, Julia Flisikowska, Madzia Serduszko, Carmela, Klara Siwiak, KHT Albama, Sims and SSO, A Społeczna, Naka, Lucy Star Stable, X-Blinke, Victoria Wilk, Hista Crew oraz Blind Mall. Dziękuję wam bardzo serdecznie za zostanie wspierającym i dołączenie do grona słoneczek. Nie zapomnijcie, aby zostawić łapeczkę pod tym filmem, a już dłużej nie przedłużam i zapraszam was bardzo serdecznie do obejrzenia tego bombastycznego filmu. I powiem wam tak szczerze, że było mi go naprawdę bardzo trudno znaleźć, bo jakieś pół roku temu mniej więcej, tuż po wprowadzeniu właśnie nowych postaci, albo nawet troszeczkę wcześniej, zespół SSO usunął tego starego buga na nieśmiertelność właśnie z ław w komforcie Pinta. Musimy na początku oczywiście udać się do mistrzostw kucyków właśnie między fortem Pinta a Murland, czyli właśnie tutaj, gdzie aktualnie się znajduje. I koniecznie musicie sobie włączyć właśnie w ustawieniach gry coś takiego jak pokaż interfejs interakcji, bo z tego nic kompletnie wam nie wyjdzie. I teraz ważna sprawa. Musimy się tak ustawić, aby właśnie mieć E na Charlesie i żeby mieć po prostu możliwość otwarcia magazynu. Trzeba to właśnie dobrze ogarnąć, bo dosyć ciężko jest się tutaj tak ustawić, tak szczerze mówiąc, ale jest to jak najbardziej wykonalne. O! I teraz mi się udało właśnie. Wygląda to tak, że jestem sobie tutaj i musimy to zrobić właśnie jednocześnie, żeby po prostu sobie zbugować okno szafy. Okej. Okay. Mamy teraz właśnie coś takiego. No i tutaj klikamy sobie na tak. Jestem aktualnie na Ardenie, więc ten wyścig po prostu mi się jakby nie odpali, bo to jest właśnie tylko i wyłącznie dla kucyków. A jeśli macie kucyka, to po prostu chyba można zakończyć ten wyścig. Szczerze mówiąc, nie wiem, bo ja to zawsze robię właśnie na Ardenie. O, hejka Lili, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, masz pięknego fryza. Vanessa, pozdrawiam również bardzo, bardzo serdecznie. I teraz oczywiście musimy udać się do ławki, ale nie tej, do której udawaliśmy się zawsze, czyli właśnie tej, o której przed chwilą tutaj gadałem, bo niestety, ale zespół SSO naprawił ten błąd i naprawdę jestem załamany, bo po prostu robiłem tutaj to bardzo dużo razy i się po prostu okazało, że w Jorvik City Plaza po prostu ta nasza postać nie wstaje. I właśnie o te ławki chodziło mi tutaj cały czas, więc one po prostu już właśnie nie działają, zostały jakby naprawione w teorii, ale na szczęście nie wszystkie, bo jak możecie zauważyć, właśnie w Forcie Pinta mamy tutaj również takie jakby troszeczkę inne ławki i one właśnie są zrobione jakby na innym troszeczkę interfejsie. Ogólnie zaraz wam właśnie to wszystko wytłumaczę, więc tutaj obok dyskoteki naszej cudownej Forcie Pinta możemy dostrzec inne ławeczki. Tak w zasadzie nie są ławeczki, tylko takie ładne krzesełeczka, ale właśnie je da się już zbugować, więc superancko, więc po prostu schodzimy sobie z konia właśnie z zrobionym bugiem na szafę. I jak właśnie zsiedliśmy z naszego konia, to po prostu siadamy sobie na wybranym właśnie tutaj przez nas krzesełeczku, klikamy usiąść właśnie i teraz tak, mamy szafę i właśnie po to robiliśmy całego buga, aby ją teraz aktualnie zamknąć. Nasza postać wstanie i my musimy mieć właśnie dostęp do naszego interfejsu, więc wystarczy oczywiście kliknąć F1 na klawiaturze. U niektórych może to być Fn plus F1, ale no u mnie jest to właśnie F1, więc klikam właśnie ten przycisk i pokazuje nam się właśnie interfejs. I teraz jedyne co trzeba zrobić, to kliknąć na sklep globalny, więc klikamy i zamykamy. Nasza postać wstała i mamy właśnie aktualnie również zrobionego buga na tą właśnie kawiarnię w Forcie Pinta, więc superancko. Wystarczy teraz oczywiście wsiąść na naszego konia i pojechać do centrum handlowego w Jorvik. Więc jedziemy sobie tutaj pięknie do centrum handlowego. No i dobrze, jesteśmy właśnie aktualnie w centrum handlowym i jedyne co należy zrobić, to oczywiście stać tutaj z tej oto właśnie, z tego właśnie otóż krzesełka w Forcie Pinta. Więc wstajemy i mamy teraz właśnie tutaj coś takiego. Wszystko jest niebieskie, jakby w innym kolorze, nie widać podłogi. No i właśnie to oznacza, że bug się nam udał, więc teraz musimy właśnie mieć naszego konia i robimy to co zawsze, czyli po prostu wchodzimy sobie do centrum zoologicznego w Forcie Pinta, wychodzimy, sklep globalny, żeby właśnie usiąść na konia, zamykamy i wsiadamy. I ogólnie teraz się nam takie troszeczkę kolorki poprawiły. No i cały czas ogólnie teraz robimy właśnie to co wcześniej, czyli wchodzimy sobie właśnie do podwózeczki, zamykamy tutaj okienko, które nam wyskoczy i wystarczy oczywiście zrobić coś takiego jak ja, czyli tutaj właśnie tak.
I teraz wystarczy wezwać podwózkę. Jak możecie aktualnie zobaczyć, to w teorii wszystko wydaje się być normalne, ale jedyny właśnie dowód na to, że bug jest aktualnie zrobiony i działa, to kliknięcie sobie M na klawiaturze. Jak możecie zauważyć, mamy tutaj ikonki właśnie z centrum handlowego w Jorvik, czyli właśnie wszystko pięknie nam się udało. Ja dzisiaj właśnie udam się do Mystic Wally oraz oczywiście do Przepaści Popiołów. Więc wydaje mi się, że po prostu ja najpierw udam się do Valedale, bo tam będzie mi po prostu najprościej. I właśnie dlatego robiłem tego buga na nieśmiertelność, aby po prostu nas nie wyrzucało z tych terenów, bo normalnie pojawiłby się tutaj właśnie komunikat o tym, że jesteśmy na terenie niedozwolonym. No i po prostu by następno znów do stajni. Okej, no i witam serdecznie. Tutaj ogólnie jest zbugowane, jak widzę, ta taka aura zimowa. Ale nawet jak pada śnieg, to też jest zbugowane. Dobra, nie wiem, coś tu się ewidentnie po prostu... O, naprawiło się. Teraz wydaje mi się, że każdy wie, co należy zrobić, czyli oczywiście tutaj sobie skoczyć do naszego pięknego Mystic Wally. Aktualnie możecie zauważyć właśnie tutaj w naszym zwiedzaniu teren drogi Starego Króla, tak w zasadzie zamku Starego Króla, do którego właśnie dostęp od długiego czasu nadal nie jest dostępny. Tutaj oczywiście jest sobie blokada, ale ją się da tutaj troszeczkę ominąć, tak, tak, tak. No i właśnie jak pojedziemy sobie tam zaraz do krawędzi, to będziecie mogli zobaczyć, że właśnie będziemy jakby na tym terenie, który widać właśnie z Stajni Złotych Liści, więc prędko. Okej, w teorii można tu zobaczyć teren Bagn Pi? Wow! Ej, tego nie wiedziałem akurat, tak szczerze, nie wiem. Coś tutaj musiała być jakaś modernizacja. Oj, tutaj te góry są jakieś strome i ta bariera mi tutaj wszystko przeszkadza, bym był sobie po prostu nad bagnem Pi, ale super. Więc nie wiem, czy uda mi się ją właśnie jakoś tutaj wyminąć, a szkoda. No i tutaj mamy ten właśnie słynny most, nie wiem, czy go widzieliście, ale postaram się podjechać właśnie bliżej. Ten właśnie tutaj był most widoczny, który mamy właśnie w sekretnym kamiennym kręgu. O, tutaj aktualnie go widać. Ten taki most, który jest złamany i krążą teorie, że właśnie to było połączenie między właśnie DZ2, tak w zasadzie bagnami Pi, a właśnie sekretnym kamiennym kręgiem. I tutaj właśnie można stąd zobaczyć Dolinę Cudzych Wzgórz, tak jak mówiłem. A po tej stronie, po tych górach jest właśnie Mystic Wally, do którego ogólnie chyba nie da się dostać. Ale zerknę, bo kiedyś się nie dało, ale teraz te góry wyglądają jakby się dało, więc zaraz sobie zerknę, ale wątpię. Okej, właśnie za tą górą jest Cape Point, więc super. Mamy tutaj trawę i co, i co, i co, oj, chyba koniec. Aj, tak jak mówiłem, no właśnie, tutaj już nie da się niestety dostać. Teraz, jak już właśnie skończyliście zwiedzanie pierwszego terenu, to możecie sobie po prostu wezwać podwózkę. Aha, nie ma nikogo, kto mówi, co teraz podrzucić. Dobra, jak wyskakuje wam taki właśnie komunikat, to po prostu wystarczy wejść w wodę. No i aktualnie. I będziemy właśnie teraz po prostu w Forcie Pinta, więc superancko. I teraz, tak szczerze mówiąc, powinno się wylogować i zrobić buga od nowa, więc ja tak zrobię. W zeszłym roku, jak właśnie nagrywałem ten sam poradnik, to po prostu coś mi się zbugowało i jednak pojawił się komunikat. Więc na wszelki wypadek po prostu chcę tego uniknąć, więc teraz się wyloguję, zaloguję, zrobię od nowa buga i będziemy właśnie jechali do kolejnego zablokowanego terenu. Zrobiłem błąd jeszcze raz i teraz właśnie pojedziemy sobie do obozowiska Nika Stonegranda. I teraz pokażę wam właśnie, jak dostać się jakby do takiej bariery, bo tutaj ogólnie za tą ścianą jest właśnie Cape Point, więc można sobie tutaj zrobić tak, że ustawić się dobrze koniem, zejść postacią, wejść w teksturę i przejść sobie tutaj, pięknie, pięknie. Czy ja mam tutaj polecenie wezwania? Mam polecenie wezwania, więc po prostu superancko, elegancko. Cape Point jest właśnie tutaj, za kolejną od taką ścianą, no tutaj ESO dowaliło. Jakby dało się ją przeskoczyć, to po prostu za nią jest właśnie tutaj Cape Point, więc wow, mega superancko. No ale niestety właśnie, no nie da się jej obejść. Więc no szkoda, ogólnie tutaj to nawet chyba nie trzeba robić tego błędu, tak szczerze. No ale chciałem wam pokazać tak w ramach właśnie ciekawostki. A teraz właśnie sobie pojedziemy do Przepaści Popiołów, więc super, tylko mam nadzieję, że odzyskam konia. Please. Mam błąd zrobiony, jak już wcześniej mówiłem. I teraz udajemy się do specjalnego miejsca, w którym po prostu będziemy się wspinać, tylko uważajcie tutaj na wodę, bo jak wjedziecie w wodę, to was cofnie. O, dobra, super. Gdzie będziemy po prostu się wspinać właśnie, aby dostać się do Przepaści Popiołów, więc tutaj wam drogę pokażę i dalej wam będę tłumaczyć za chwilkę.
No i dobrze, jak właśnie aktualnie widzicie takie tutaj wielkie sople, to dojechaliście właśnie do miejsca docelowego. Tutaj mamy pięknie wyrzeźbione wejście, którym po prostu sobie wejdziemy. Tylko pamiętajcie, że żeby dostać się do przepaści popiołów, można stracić dosyć sporo nerwów, bo tutaj zejście jest naprawdę dosyć trudne. A no ale widoki są nieziemskie, wydaje mi się, że po prostu warte. Tutaj właśnie sobie widzicie aktualnie, jak ten teren wygląda. Dobra, trudno. Tak zrobimy. Okej, dobra. Jesteśmy już właśnie na skale, więc superancko, nie zaklinowałem się. Super. I teraz tak. Okej, tutaj jest mega creepy, ale ten... Po prostu ten teren jest moim ulubionym zablokowanym terenem ever. Więc wejdziemy sobie po prostu od początku. Jest tutaj ten creepy właśnie komunikat, więc wow, mega superancko, bardzo się cieszę. Wejdziemy sobie po prostu od począteczku. I naprawdę ten teren jest tak epicki. Ja bym tak chciał, że już był dany. Są tutaj właśnie te gejzery, które tak parują. No wow, mega fajnie to wygląda. Ktoś tutaj naprawdę miał super właśnie pomysł na ten teren i wow. Tylko szkoda, że on już 10 lat stoi zamknięty, naprawdę. Z 8 to na pewno. Mamy tutaj również domek, który ma mnóstwo teorii, więc wchodzimy sobie tutaj, tutaj. To jest naprawdę najlepszy zablokowany teren ever. Naprawdę, na żaden teren tak bardzo nie czekamy jak właśnie na ten. A więc bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że on się spodobał. Koniecznie dajcie znać, który teren zablokowany jest waszym ulubionym, a ja bardzo dziękuję wam za oglądanie i cześć!